przestrzeń Stoczni Gdańskiej w tej chwili jest mocno wyobcowana z krajobrazu Gdańska, ale też, jak sądzę, z polskiej świadomości, gdzie ona w ogóle leży. Mieliśmy jako członkowie Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego nieraz okazję dyskutować na ten temat i uderza tam szczególnie mocno kontrast pomiędzy na przykład myśleniem o zabytku w kategoriach Wawel, wielka, wspaniała, identyfikowana bryła, a stocznią w Gdańsku, która jest rozmytą przestrzenią techniczną, ale też kulturową, bo pamiętajmy o kulturze, że to jest obiekt, który powinien nam się kojarzyć nie tylko z dziedzictwem kulturowym, w sensie dziedzictwa przemysłowego, ale także właśnie tej warstwy bardzo grubej, symbolicznej. Jeśli się uda odzyskać z historii tą przestrzeń dla takiego sposobu myślenia, bardzo muzealnego zresztą, to będzie nasz wspólny sukces.